Ach, te moje gadanie. Ja skaczę z tematu na temat normalnie. Niedobrze. Może za trochę za dużo opowiadałem? Mogłem krócej, po prostu oglądam sobie film. Był fajny i polecam. Najbardziej w filmie mi się Rorschach podobał. O! Zła misja, świetnie. Bo to taki... typowy skurkobaniec. No proszę, kogo my tu mamy? Oczywiście, że tak. Widzę, kim się stałeś. Podoba mi się to. Lekko myślny, zbieczny, myśliwy. Mogę powiedzieć... chcę ci pomóc. A wiesz co, ja nie potrzebuję twojej pomocy, Saszo. Nie potrzebuję pomocy od lasek z gołymi dupami. Łysych! Łysych! Jakbyś miał cokolwiek włosów, to... może bym... Uważaj, kochany. Świnie nie odradzą zdobyczy bez walki. Może bym w jakiś sposób cię ubóstwiał, ale ty jesteś łysa! Ty masz łysą pałę! Twoja glanca jest tak łysa jak pupa niemowlaka po urodzeniu. Niech ci trochę włosów urośnie, kobieto. Jak tu się dostać na górę wyżej? Już nie pamiętam. Tędy? Oj, ktoś we mnie strzela. Ktoś we mnie strzela. I to na dole. Mamy jedne. Który taki niemiły jest? A to z więzienia samego. Co mi chcecie zrobić? Trzymajcie granaty. Ale lecie. No zaraz mnie zabije, no. Jezu, jakie te ludzie są podli. Tutaj chyba. A widzę rurę. A jacy strażnicy? Popatrzymy sobie, co robią. Widziałem sobie tu przeciwnika. Na dole sobie strał. Jest pociadka, kurwa. Jeszcze raz. W dupę. Jeszcze raz. W dupę. O. A ty żyjesz. Opatrzaj. W dupę. Leć. Fru. O, dobrze, teraz już się dostanę spokojnie na górę. Jeszcze wyżej, każesz mi wejść? Pomogę ci, Saszo, dlatego, że mi dajesz złą misję. Ale tak naprawdę to twojej łysej pały tutaj nienawidzę. Niech i trochę włosów odrośnie. Ty się golić możesz, ale w innych miejscach. Jeśli wiesz, o czym ja mówię. Jak utknął na ręce! Lombo, lombo, bambo! Kurwa, zaraz mnie tam cię zabiją. Unik. Okej, zaraz zobaczę tego gościa, to będzie epickie. Nie kto! Zabili mnie! Tak fajnie utknął na tej barierce. Nie ma zmiłuj teraz dla was. O tak, kolesie, o tak. Trochę mocy. Leś na dół. Na prostej nogi wylądował. Jeszcze wyżej, tak. Dawaj mi swoją moc, niegrzeczny policjant. Służyć i chronić, to nie jest twoja dewiza. A, jeszcze jedno pamiętam. Wczoraj sobie czytałem pierwszy numer komiksu o Infamousie od DC. No, całkiem niezły. Wprawdzie opowiada o tym samym, co każdy, kto grał w grę, może wiedzieć, bo to taka promocja gry, czyli co się stało przed wybuchem, tuż przed wybuchem, no bo... Dlaczego ty jesz? Tu stoisz. Ups! Pomyłka.
Wiadomo, Kol sobie jechał rowerkiem, tak, 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 uruchomił kulkę, no i było fajnie. Kurwy jebane. Jak jeszcze wyżyjecie? Ja też się muszę wspinać na nowo. Fajnie, ja go chciałem tylko walnąć w mordkę. Wiem, że komiks nadal jest wydawany, bo planowany jest 6. Dobrze? 6 części. A wydany jest 3 do tej pory. Nie wiem, co jest w pozostałych, ale jeśli tylko dorwę, to przeczytam i postaram się wam opowiedzieć mniej więcej co i jak. Czy to jest coś trochę innego, czy znowu to samo. Zobaczymy, czy mnie zauważy. Podejdę do cichacza. Kurwa. Jest, nie widział mnie. Widzi mnie! Leci! Nie mogę! Kurde, jak ja kocham tę grę! Tyle zabawy! Mało, która gra jest taka zajebista. Wejść na dach więzienia, tak? A widzę tu talerz, który jest pode mną. Dziwne. O, tu jest! No proszę. Informacje. Synowie pierworodni wywodzą się ze średniowiecznej Europy. Dokładna data powstania jest nieznana. W XVII wieku musieli uciekać do Nowego Świata, bo uważano ich za czarnoksiężników lub sojuszników diabła. Po przybyciu do Ameryki grupa kontynuowała spotkania i eksperymenty, koncentrując się na telekinezie, jasnowidzeniu i channelingu. Nie ma na to żadnego potwierdzenia, ale obecni członkowie grupy twierdzą, że jest ona odpowiedzialna za wydarzenia w Salem w latach 1690. Wyścig generator więzi moich żołnierzy. Wyssij go, uwolnij ich! Ej, no... Głupia Sasza. Johnowi nie daj dokończyć. Ja mogę to uruchomić jeszcze raz? No to chyba to. Informacje. O. Synowie pierworodni wywodzą się ze średniowiecznej Europy. Dokładna data powstania jest nieznana. W XVII wieku musieli uciekać do Nowego Świata, bo uważano ich za czarnoksiężników lub sojuszników diabła. Po przybyciu do Ameryki grupa kontynuowała spotkania i eksperymenty, koncentrując się na telekinezie, jasnowidzeniu i channelingu. Nie ma na to żadnego potwierdzenia, ale obecni członkowie grupy twierdzą, że jest ona odpowiedzialna za wydarzenia w Salem w latach 1692-93 i wykorzystują je jako dowód ich zdolności paranormalnych. Dobra. To jest to? O, to. Nowi znajomi. Jestem teraz na usługach żniwiarzy. Wow, nie? Super. Będą mi pomagać trochę. Ale ta Sasza to jest beznadziejna. O! Nowi koledzy! Witam panów. Cześć. Żegnam. O, tam jest jakaś zabawa. Się dzieje. O, jak fajnie. Zaraz, 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 mam pomysł, mam pomysł, tylko żeby się udało dolecieć. O, lecę! Oh yeah, baby! Ja! Jest! Kurwa, spadli! Jest! O, ja pierniczę! Ta gra się nagradza za bicie złym. Bicie złym jest znacznie fajniejsze w tej grze. Głupi policjanci. Okej. Cztery? O, świetnie. Trochę się rozgadałem, więc... chyba czas ruszyć do przodu, jeśli chodzi o misję. O nie, o, ile złych jest teraz misji. Ale biorę przekaźniki. No bo tak mi się podoba. Kto mi zabroni? Teraz jak się stąd dostać? Tu gdzieś powinno być... Tam jest. Tam jest wyjście. Dobra. Albo jak się na wieżę dostanę, to po drutach będę mógł jechać. Chyba się nie dostanę. Dupie z tym. Wyjdę sobie normalnie. Po ludzku przez bramę. Dobra. A, oznaczyłem sobie mój cel. Nie ma jakiejś linii
żebym mógł szybciej podróżować. Widzę misję na dachu. Ktoś mnie chce tu złapać. Ale tu przeciwników jest dużo. Ale was nie lubię. Przekaźniki są na prawo. Już je widzę. Może jakieś moce? Co powiecie, widzowie? Zobaczymy, co mogę zakupić. Fala uderzeniowa. Aha. Walka wręcz. O, to sobie kupię. Może być. Lubię sobie wręcz powalczyć. Ostrza też mogłem zakupić, ale... Ostrze i tak w znacznej większości przypadków zabijają zwykłych sługusów za pierwszym razem. Jedźcie na dach. Ktoś tu pilnuje dachu. Kapturku, co mi powiesz? Jeszcze raz. Obsosan! Tam sobie karwany kapturek. Ktoś mnie z dachu chce dopaść. Nie ma takiego strzelania. Nie pozwalam. Oj, jeszcze jeden jest. Kurde. Kościół. No co jest, nie mogę trafić? Wiesz, no... Dawaj, dawaj, dobry, dobry. Skąd ja złapałem? A, z tego. Z wentylacji. Łapiłem przekaźniki. Teraz powinna się ta epicka muzyczka rozpocząć, którą bardzo lubię. Mam taką nadzieję, że był ciekawi, jak fajnie się później przy niej lata. O, jest! Jest ta epicka muzyczka. Hopa! Fru! Tu. O, tylko tyle? To nawet nie było warte całego zachodu. Tu mam koło siebie jakiś wybór. Co to może być? Pewno będę musiał kogoś zabić, żeby odłamki dostać. Podobało mi się to? On mi na bardzo. Bardzo podoba. Mamy cholera południe. A ja tak bredzę, no. Coś jest nie tak. Ludzie zabrali mojego brata i ukradli odłamki, które ukrył. O. Mógłbym uratować jej brata i darować sobie odłamki. A może pozwolić ludziom ziemi go zabrać? Wtedy wszystkie odłamki będą moje. My precious! My precious! Odłamki będą moje. O, jeszcze jeden jest po drodze. Chodź tu. W dupie z jakimś bratem. Niech sam martwi się o swoją dupę. Odłamki będą moje.